Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Graveyard Keeper. Nie doćpałem się, tylko nagrałem to drugi raz, w sensie to ten wstępik, bo zacząłem sobie tu już z wami rozmawiać i przypomniałem sobie, że miałem zobaczyć dokładnie na czym polegają to nasze balsamy. Moi drodzy, ogólnie widzę, że jest spoko ten zastrzyk złota. Jest zajebisty, bo dodaje dwie białe czachy, zabierając dwie czerwone. Więc jest zarąbiste. Zastrzyk kwasu kasuje jedną czerwoną, dodaje jedną białą. Zastrzyk srebra to jest albo to pamiętam, można sobie zrobić. Pewnie tak samo ten zastrzyk klejący działa troszeczkę jak to. Tylko tak, ja mam teraz niestety, ale że wyciszę dźwięk, znaczy nawet nie wyciszę, ale on się sam wyciszy. Niebieski ten Light Injection daje jedną czaszkę czerwoną i jedną białą. Też możemy sobie to zastosować. I ja sobie tak mniej więcej popatrzę, co dokładnie tutaj można to ogarnąć. Restore Injection dla mnie nie jest potrzebny. Preservant Injection, Injection tak samo nie. Silver Injection raczej też nie. To tak naprawdę wszystkie nam będą potrzebne. Oprócz tego zastrzyku mroku. Zastrzyk ługowy tak samo. Zasada. Kurde, szkoda, że sobie nie mogę tego... Bo wiecie co? Ja do was zaraz wrócę po prostu. Okej? Okay? Zaraz wracamy. Okej, okay, moi drodzy, wróciliśmy. Ja sobie spisałem to wszystko w notatniku. Mam wszystkie, że tak powiem, podzespoły, wszystkie te zastrzyki, sryki i tym podobne. Więc tak, począwszy od zastrzyku ługowego. On daje jedną czerwoną i jedną białą. Zastrzyk klejący, to jest to, co do tej pory robiliśmy, daje jedną białą. Konserwujący, odnawiający nas nie interesuje. Zastrzyk srebra. On daje nam minus jedną czerwoną plus jedną białą. Zastrzyk złota daje minus dwie czerwone plus dwie białe. Zastrzyk kwasu daje minus jedną czerwoną, jedną białą plus. I tyle. I myślę, że dzisiaj sobie zaczniemy to robić. Kwas, woda, kolba, stożkowa. Wszystko teoretycznie powinniśmy mieć. Kwas na pewno robiliśmy już. Tak? Nie? Wydawało mi się, że kwas robiliśmy. Ale widzę, że nie. No nie, był robiony. Był robiony elegancko. Dobra, tylko tak. Tutaj będę chciał sobie... No właśnie, ekstrakt spowalniający. Troszki, troszki. Wszystko jest. A tam co było potrzebne? Do kwasu. Toksyczny ekstrakt. Ja nie robiłem toksycznego ekstraktu? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, w takim razie toksyczny ekstrakt. Myślę, że sobie to zrobimy. Bo ekstrakt to się chyba robiło tu. Prawda czy nieprawda? Nie. Uhuhu. Tu idzie tylko proszek toksyczny. Dobra, zróbmy jeden. No właśnie, tu idzie proszek. Nie proszek, idzie roztwór. Tu idzie roztwór. Tu mamy jeszcze proszki. I proszki też nie możemy na proszek sobie tego zrobić. Ej, to co daje toksyczny ekstrakt? Co daje nam toksyczny ekstrakt? To jest dobre pytanie. Kurwa, myślałem, że już sobie wyłączę to alchemię, ale widzę, że nie. Toxic ekstrakt, moi drodzy, jest z cebuli. Cebula. Ela? Cebula. Dobra, spoko, cebuli to mam od zajebania i ciuciut. To nie problem. Tu nie problem. Weźmy sobie tak z jeden staczek. I na pewno jeszcze musimy iść do kostnicy. Panie kostnico. Jaki w ogóle dzień dzisiaj mamy? Inkwizycja, co nas nie obchodzi. Musimy wziąć to i sobie przeanalizować cebulę. To na pewno. To na pewno. Zróbmy sobie to. Tylko kurwa, badania były na dole. Ja się teraz mylę. Ja się teraz mega mylę. Trochę to słabe jest pod tym względem. Dobra, cebula. Chyba nie mamy naprawdę. Nie mamy tej wiedzy. Ja tyle papieru zrobiłem. Panie drogi. Ty masz tyle papieru, że ja pierdzielę. Ja sobie użyję oczywiście makro. Dobra, tyle starczy. Zróbmy tą cebulę. Zróbmy tą cebulę. Od cebuli to się kuli, podobno. Ja nie wiem.
Nam strzelać nie kazano. Okej. Okay. I tak jak powiedziałem, chcemy zrobić ekstrakt. Ekstrakt z cebuli. Ogry mają warstwy, cebula też ma warstwy. Tego będziemy potrzebować dużo, więc luz. Tego potrzebujemy dużo, więc luzik. Cebulkę sobie wstawimy. Niech się tutaj ta cebula bez problemu kroi. Dobra, no poczekamy już, aż ten typek sobie tutaj pogarnie do końca wszyściutko. Dobra, co dalej potrzebujemy? Bo to jest też pytanie za milion punktów. Proszę, trochę mi zombie. Tu jest w ogóle. Aha. Możemy zombiaka postawić. Tu możemy zombiaka podstawić. Kwas. Czerwony ekstrakt. Tu widzę, że też mamy ten proszek. Proszek i coś jeszcze tego fioletowego. To jest chyba chaos, tak? Chaos mamy? Roztwór chaosu? Tak, jest chaos. Roztwór chaosu jest z... Dydałek. I to możemy robić tu. Tam już widzę, że ładnie zrobiło. Dajcie mi skrzydła. Dajcie mi skrzydła. Toksyczny ekstrakt. Ja go sobie wezmę. Ja go sobie wezmę. Tam se zrobię. Tam będę se miał. O. Czyli to już też mamy. Ułóżmy sobie to tu. Rzeczy nam się coraz więcej robi. No, coraz więcej tego mamy. Dobra. Ja już mogę zrobić kwas? No mogę. Tylko jeszcze toksyczny proszek mi będzie potrzebny. Tylko jeszcze toksyczny proszek jest potrzebny. No dobra, tyle na razie starczy. Mamy kwasiora. I to nie żadne narkotyki, spokojnie. Dobra, to na razie w sumie sobie rób. Nie wiem, po co go miałem w sumie brać, ale okej. Okay. Do czegoś na pewno, ale nie pamiętam do czego. Dobra, zastrzyk kwasu będziemy mieć tylko tak. Potrzebuję jeszcze kolby stożkowej. Nie kolby stożkowej, kolby zwykłej. No ale pamiętam, że właśnie tutaj sobie troszeczkę tego porobiłem. Więc luksus. Pracownia alchemiczna. No, te kolby nam się przydadzą. Niech to tu będzie. Mogłem te kolby tu w sumie wstawić. Dobra, zróbmy sobie ze 4. O kurde, jak to mi szybko zrobiło. Uhuhu, mega szybko. Dobra, zastrzyk złota. To mnie najbardziej chyba interere. Kici, kici. Zastrzyk złota. Zastrzyk złota robimy z tej złotej mikstury. Znaczy fioletowej mikstury w sumie. Czy my to w ogóle... Kurwa, jeszcze ciało. Złoty eliksir. Właśnie, to chyba idzie z tego, prawda? Złoty pył. A złoty pył robimy z czego? To jest dobre pytanie. Czego my robimy złoty pył? I czy na pewno to jest to? Zastrzyk złota, tak. Złoty eliksir, dobra. Podejrzewam, z czego możemy to wziąć. Na razie tylko podejrzewam. Na razie tylko podejrzewam. O, tu dwa ciała były. Fuck, nie usłyszałem tego. Dobra, no jeden pójdzie na części. Podejrzewam, z czego możemy mieć złoty pył. Złoty pył, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, może być... Chyba tu jest. Tu? Ze sztaby złota. Tak mi się wydaje. To jest tylko moje przypuszczenie. To samo mamy tutaj tą złotą biżuterię. Sobie ją też przeanalizuję. Czerwony diament mi jest niepotrzebny na razie, dobra. Kostnica. Kostnica, bo tu mam najbliżej od kostnicy po prostu. Dobra. Analiza. Czemu tego nie mogę? A, to młyn mechaniczny, Jezu. Dobra, złoto. O Jezu, ile tu idzie tego? Uhuhuhu. O, już jest ciężka artyleria. Zaraz do tej biżuterii. Uuu.
już miejsca na to. No cóż, dobra. Złoto. Oby z tym było łatwiej. Nie można rozłożyć. No, zaczynają mi się kończyć pomysły. Jeszcze teoretycznie dało pewnie radę z samorodku złota po prostu zrobić. Tak mi się wydaje. Dobra, to jest złote opowieści, nie, to nie są złote opowieści. To są słabe opowieści. Przy okazji odłóżmy te kwasowe balsamy. Właśnie, to nawet widać, że daje... A nie, minus jeden, minus jeden. Czyżby to jest bug? Minus jedna czerwona. No zobaczmy. Powinno być... Kurwa. Powinno być 11, 11, tak? 11, 0, przepraszam. To jest, kurde. A sprzątnie stół klikałem, kurde. 11, 0, dobra. Trzeba zapamiętać. Ja coś mogę przebadać jeszcze? To mogę. Toxico Extracto. Widzę, że mogę i to przeanalizować. No przeanalizujmy sobie wszystko, nie? Przeanalizujmy wszystko. Co możemy przynajmniej. Widzę, że twardą układkę też możemy. Uuu. Dobra, i tu widzę, że też opowieści z tego lecą. No w sumie dobrze. Miękka okładka też poleci. Ja te rzeczy teraz będę brał do ekwipunku. To mi się mniej już podoba. To mi się już mniej podoba, że tu muszę mieć do ekwipunku. Dobra, tu już mamy to zrobione. Mamy zrobione. Następne, co będziemy chcieli zrobić, moi kochani, to będzie właśnie ten złoty strzał. Złoty eliksir potrzebuje tego gold dusta. Gold dust, nie chcę sobie też zbytnio spoilerować, ale wydaje mi się, że może być, może nie w kopalni. Kurwa, nie wiem, przycisk. Górski fort, właśnie, nie możemy jeszcze kupić tego, nie możemy kupić. Wydaje mi się, że jak kopiemy na przykład właśnie w tej żyle węgla, czy gdzieś, to wypadają te samorodki, no nie? Być może te samorodki są do tego przeznaczone. Mam nadzieję, że szybko mi wypadnie, ale na razie chyba siarka. Bardzo siarka jest potrzebna. Jak myślicie? Siarka? Może i siarka. Ale to niby złoty proszek, kurde, to nie powinno być. Nie powinno tak być. Dużo wapnie wypada. No. Węgiel to luz mi się przyda zawsze, ale... Wyleci tylko siara. Być może muszę po prostu po żelazo iść. Dobra, pójdziemy po żelazo. No problem. No problem. To, że możemy to analizować jak najbardziej. No to oczywiście sobie weźmiemy po jednej sztuce tego. Tego. Węgiel w sumie też, miska. No, teraz nie mogę nawet. A nie, to już mam 30. To jedno. Węgiel jest. Weźmy glinę. Glina też już jest, kurwa. To piasek. Analizujemy, to analizujemy. Dzisiaj jest dzień analizy. Dobra, nic. Nie było tematu. Węgiel. Co nam daje węgiel? To się rozkłada? Nie można rozłożyć. Wapień. Można rozłożyć? Proszek. Można wapień na proszek, okej. Okay. Ale to jestem teraz bardziej skłonny, że to jednak złoty proszek jest właśnie z tego. O, właśnie. I to coraz bardziej jest prawdopodobne. Chyba po prostu siarkę na siarkę można, wiecie, taką delikatną rozpresować. To też jest bardzo prawdopodobne.
Tu się robi proszki? Tak. No zobaczymy, co się da z tego zrobić. Życiodajny proszek, o! Ciekawe. To biały proszek? Oczywiście, że tak. Biały proszek, tak myślałem. Czyli nie musimy tak naprawdę robić tego wszystkiego z organków, tylko możemy zastąpić to siarką. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. To już wiemy. Ja tu węgiel włożyłem? Włożyłem, no, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Piasek też sobie zostawimy. No i dobra. Ja chcę iść do kopalni. Być może głupio zrobię. Jest srebrny samorodek jeden. Weźmy sobie jedną sztukę. Rozumiem, że złotego to nawet nie mam na co liczyć. Dobrze wiedzieć. Spróbujmy sobie coś tu wykopać. Srebrny samorodek, no właśnie, tutaj to leci. No i więcej. Kurwa, że to musi czasem tak lecieć dziwnie. O, jest złoty samorodek, dobra. No i wszystko, co chciałem wiedzieć, to już mam. Pyk. Weź sobie to. Nie ma co robić, ja też mam. Pyk i pyk. Tam pracują? Pracują. Dobra, no to znów idziemy do oczywiście kostnicy. I zobaczmy, czy przypadkiem teraz nie odkryjemy zasady złotego proszku. Wydaje mi się, że to może być to. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to ja trochę też spartoliłem to. No, ale dużo proszku leci. No i rozumiem, że srebrny proszek też będą stąd. Oj, owszem. Oj, owszem, owszem, owszem. Okej. Szybko jeszcze do latarni. Kurde, przecież dzisiaj mam dzień astrologa. Nie wiem, co napisałeś, ale moja profesura została przewrócona. Ba, dostałem nawet awans. A co najlepsze, dziekan podpisał zezwolenie na ekspedycję. Mamy jeszcze tylko jeden problem. Musi mi towarzyszyć ktoś z papierami arystokraty. Zazwyczaj znalezienie kogoś takiego to nie problem, ale biorąc pod uwagę, jak delikatna jest nasza sytuacja, powinieneś to być właśnie ty. Zacy papier arystokraty, liczę na ciebie. Mam. Tylko mam w domu. Latarnia. Najpierw sobie kupię. Dobra, ciało poczeka. Jedno będzie w razie czego na części. Świetnie, wszystko gotowe. Pośle po moją córkę. Dołączy do nas nieopodal fortu. Zacznij królewską ekspedycję. Mamy zezwolenie Królewskiego Uniwersytetu. Udajemy się do stanowiska archeologicznego. Możecie przejść, ale muszę powiadomić Lorda Komandora o waszym przybyciu. Nie kłopocz się, dzielny żołnierzu. Niech śpi. Rozmówimy się z nim o poranku. Dziękuję wam za pomoc. Gdzie znajdziemy Wagnera? Jest pewnie w obozie nieopodal drogi. Wygląda na to, że żołnierze śpią. To pszczółki, a nie żołnierze. Wagner. Och, panno wdzięczko, nie powinnaś widzieć mnie takiego. Widzę jedynie twoje wewnętrzne piękno. Ciszej. Jak możemy otworzyć tę klatkę? Mam przy sobie wytrychy. Miałem niełatwe dzieciństwo. Musimy go ukryć. Potem zabierzemy go stąd do skrzyni. Wagner, takie piękne imię. Panno wdzięczko, mam ich wiele. Tu jesteś! Wszystko spoprałeś. Mój syn miał zostać walecznym rycerzem. Teraz jednak nie ma na nich zapotrzebowania. Postanowił więc zostać pisarzyną. Duża strata. To ty wysadziłeś przełęcz w powietrze. To wszystko twoja wina. Nic podobnego. Potrzebujemy nowych obliczeń po wielkim wybuchu. Nasz złoty kątomierz był nie dość precyzyjny, więc... Mętne tłumaczenie. Wyczuwam tu jakieś szachraństwo. Pierw ten potwór, teraz twoja ekspedycja. Jesteście zdrajcami, a ty pewnikiem jesteś wiedźmą.
Należę do Inkwizycji. Jestem tu pod przykrywką. Zabij mnie, jeśli musisz, ale wypuść moją córkę. Tato, nigdzie nie idę bez mojego ojca i tego młodzieńca. Mam znajomości na dworze. Dzięki twojej pomocy Asurok powrócił do swojej rodziny. Czy mogę sobie pójść, proszę? Na dworze? Jestem wujkiem króla. A ja z synem tego wujka, Wagnerem. Zabrzyj gębę. Wagner. To, co prawda oferma, ale to aż dla niego za wiele. Nawet jak na niego. Mogę to udowodnić. Mam znamię na lewo od mojego ogona. Znajduje się gdzieś tutaj, pod moją sierścią. Wiecie co? Zabiję was wszystkich. Żadnych ciał, żadnych problemów. Mogę się zająć ciałami, lordzie komandorze. A więc to koniec. Wybacz mi, córko. Nie zmienia tego, co ci wyrządziłem, ale jesteś teraz wszystkim, co mam. Tato, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Odnalazłam ojca i swoją miłość. Wagnerze, chcę cię pocałować. Synu! Tak, ojcze, to ja. Zostałeś niemal dzieciobójcą. Wybaczam ci jednak. Złożę ci solenną obietnicę. Zostanę rycerzem, ale musisz puścić wszystkich wolno. Brzmi sprawiedliwie. Jeśli o ciebie idzie starcze, nie jesteśmy jeszcze kwita. Możecie jednak odejść. Wagner! Nie smuć się, wkrótce będziemy razem. Proszę, weź ten naszyjnik, należy do ciebie. Kupiłem go w imieniu ojca. Chciałem, żeby był niespodzianką. Wszystko rozeszło się po kościach. Nie byłbym tego pewien, przyjacielu. Wciąż mamy na karku sporo bolączek. Wagner jest cały i zdrowy. Chodź, tato, pokaż mi, gdzie żyjesz. A tobie jestem winna wdzięczność. Czy mogę ci się jakoś odwdzięczyć? Ten naszyjnik. Potrzebuję go, żeby powrócić do ukochanej. Już zdążył mi pomóc. Mam nadzieję, że i tobie okaże się przydatny. Zabierz go. Och, młody człowieku, udało mi się jednak wygrzebać złoty kątomierz z moich starych bibelotów. Jest twój. Dziękuję. Wyglądasz jak wykapana mama. Ale po tobie liczyłam mądrość. No, z pewnością. Dobra, pykło. Mamy questy zaliczone. Kurde, ale to pięknie idzie. Akurat miejsce nam się zrobiło. Ukochany domek. Jak wyglądają postacie? Astrolog 100%. Panna Wdzięczka 100%. Wagner. Czy mamy tu Wagnera? Jest Wagner. Nie widzę Wagnera. Jest Wagner, 35. No to czyli on jeszcze nie jest 100%. Dobra, ale to sobie zostawmy. Oczywiście tu, chociaż może... Nie jestem pewien, ale być może to będzie przydatne potem. Dobra. Chodźmy do pracowni alchemicznej. Tu, gdzie skończyliśmy w sumie przed sekundą. Mamy złote proszki. Potrzebuję złotą miksturę zrobić. Złoty eliksir. A oprócz tego potrzebuję tą miksturę chaosu. Ekstrakt chaosu. Mam tu gdzieś coś to do zrobienia? Robiłem to już kiedyś? Nie? Ekstrakt chaosu. Dobra, jest. To się z motyli robi. No ludzik. No to zrobimy. To się przyda i tak. No i w sumie naprawdę spoko, że jest tego tyle tutaj. Na początku myślałem, że będzie to głupotą, aż tyle tego mieć, ale widać, że nie. Widać, że to się przydaje. Mega się przydaje. Okej. Konopie możemy... Już mieliśmy zrobione. Okej. To też. Wszystko mamy zrobione, tak? Tak. Dobra, możemy sobie znów ulepszyć techniki. No i teraz pytanie, czy ja chcę sobie zrobić to? Nie mogę. W sumie to już mogłem wcześniej. Władzasz wprawnie ostrzem, dodaj dodatkowe obrażenia mieczem i pewnie fajnie wyglądasz dla kogoś, kto patrzy z boku. Okej. Okay. To mi na razie nie jest potrzebne. Wyrwij dom, porzucenie żelastwa. Przerzucanie żelastwa zrobiło z ciebie chłopa na schwał. Plus jeden do obrażeń, plus jeden do obrony. To mi jest niepotrzebne jeszcze. Dobra, techniki. To jest full.
To jest full. Teologia jeszcze nie jest full. Brakuje mi trochę jeszcze do krypt. Że te krypty będę chciał zrobić oczywiście. Wieczniki trójka. Też się może przydać. Dobra, co będę potrzebował jeszcze, żeby zrobić te złote zastrzyki? W sumie nic, tylko to potrzebuję. Dobra, to tak. Kwasu już mamy, złota już mamy. Co jeszcze chciałem? Klejący mam. Ługowy. Do tego potrzebuję mroczny eliksir. Mroczny eliksir. Zaraz sobie to zrobimy. Dobra, i ostatnie. Tyk. Mroczny eliksirek. No to myślę, że dam sobie radę. Zróbmy sobie ten złoty najpierw. Akurat, kurde. Czerwone. Czerwone robiło się z tego. O tu. Tam były proszki na dole. Tak? Dobrze mówię? Chyba ta. Znów mi brakuje grzybów. Znów mi brakuje grzybków. Naprawdę chyba będę musiał sobie już tam takiego jakiegoś zombiaka postawić, żeby on to robił powoli. Takie rzeczy jak to się przydaje dosyć mocno. Dobra, mamy to. Toksyczny roztwór zrobiony. Toksyczny roztworek zrobiony. Czyli możemy złoty zrobić sobie na maksa. Jak za mało energii. Co to za mało energii? Nie rozumiem tego. Złoty eliksir. Eliksir. Złote eliksirki nam się przydadzą. No, zaraz mogę się jeszcze bardzo zdziwić, bo nie widzieliśmy ciała w kostnicy. Czy jednak mamy 11.0, czy mamy 9.0. Bo to też jest możliwe. Też jest możliwe. Tyk. 25 balsamów. Kurde. Elegansior. Elegansior. Nie ma miejsca. Fuck. Dobra, kostnica. I tak to muszę odstawić. No i oczywiście zwłoki też były. Tylko ich nie widziałem. Czyt. Czyt, czyt. Dobra, zobaczmy, co tam się stało. Ciebie znów bierzemy tu. 9-0. Nie rozumiem tego, jak to ma działać. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak to ma działać. No to ten zastrzyk kwasu jest bez sensu. Ten zastrzyk kwasu jest bez sensu. I nie mogę już tego zrobić. I możemy tylko dwukrotnie zabalsamować, okej. Dobra, to w takim razie tak, przyjaciel idzie. Jako jeden z niewielu. Jako jeden z niewielu. Wąchać kwiatki od spodu. Myślę, że tak pod parkanem cię pierdolniemy. Hop. Pod parkanem, nikt cię nie będzie widział. No, tylko tutaj z tym przejściem to jest lipa. Z tym przejściem to tu jest lipa. Jak tam mój inwentory? O, niezbyt mam miejsce. Zaraz to załatwimy. No dobra, czyli widzę, że w sumie jest lipa. W sumie jest lipa, czyli glue injection i gold injection to jest chyba dla mnie najlepsze. Trzeba będzie zapamiętać. Trzeba będzie to zapamiętać. Dobra, niech oni sobie tutaj robią do końca. My sobie odstawimy to. Odstawimy sobie to. Srebrny proszek też zostawimy. To są rzeczy, które się przydają. Non stop. Okej. Okay. A jeżeli chciałbym zrobić większe świeczki, czy ja mogę zrobić większe świeczki? Ja mogę zrobić świeczki. Świeca. Potrzebujemy białej farby. Białą farbę. Czarna farba jest tu. U mnie nie mamy białego proszku. Oj, przepraszam was, coś mi spadło, nie wiem co.
Ale wiem co. Liquid. Nie widzisz do tego, bo nawet nie będę wiedział, w której to było minucie. Znałem życie. Dobra, robimy sobie te świeczki większe. Ale tylko 8 świec nam wyjdzie. Lipa. To biała farba. Wszystko przez białą farbę. Jeżeli chciałbym sobie na przykład olej z tego zrobić, czy ja mogę sobie zrobić olej z tego? Olej to ja chyba mogłem wycisnąć... O tu. Tak. I to z tłuszczu możemy. Dobrze wiedzieć. Tłuszczyk był tu. No i to jeszcze zrobię świeczki lepsze. Spokojnie. Poco loco. Damy radę. Ja do czegoś tłuszczu jeszcze używam? Chyba nie. Dość oleju. Starczy. Jeszcze śpiący się zrobił biedny, no. Dobra, 30. Tak do 50. Chyba starczy. Pracownia alchemiczna. Szybko, bo już nam się kończy czat powoli. Szybko, 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 szybko. Lepsze. A, kurwa, co możesz zrobić biały ten. Tylko ja nie mam proszku. Fuck me. Proszku nie masz, Shiro. Dobra, nie zdążymy. Mamy co mamy. Mamy co mamy, stary cmentarz. Potrzebuję tak. Tego spokoju, to na pewno. Nie, no tak szczerze powiedziawszy, to tak. Potrzebuję tego. Tego. I reszta, mam nadzieję, że mi ją uda zawalić tymi świecami. Kurde, wziąłem jeszcze za mało. Szukam pewnego lustra. Wasza świątobliwość, czy to prawda, że ma pan lustro dumy? Potrzebuję go. Właściwie to zależy od tego całe moje życie. Ach, moje ukochane lustro. Ileż wystąpień przed nim przećwiczyłem. Lustro pomogło mi zrozumieć, jak ważna dla kariery jest wygląd. Dzięki temu lustru osiągnąłem swą chwałę. Mamie od dzieciństwa. Z żebraka, książę. To lustro dało mi pewność siebie, dzięki której zrealizowałem wszystkie swoje marzenia. Może teraz, gdy jestem już wielki, nie jest mi nawet potrzebne, kto wie. Może przyjdzie dzień, gdy ci je dam, kiedy nie będę potrzebował już więcej dowodów. Aha, czyli musimy najpierw 100% sobie ogarnąć, dobra. Dobra, dobra, to jest zupa z bobra. Nawet nie dobrałem kasy. Widać, jak mi już ta kasa jest bardzo potrzebna. Musimy więcej sobie porobić... Kurde, nie chciałem tego. Musimy sobie więcej porobić tych naszych świeczek. Szkoda, będziemy mieć troszkę mniej. Tyk. Tyk. No troszkę mamy mniej tego, trudno. Zacznij modlitwę. Tyk. Zdążyłem. Plus 7. Jeden plus 39 to 46. No to tak standardowo. I musimy mieć 100%, tak? Okej, 200. 200 jakości cmentarza. To myślę, że damy radę to zrobić niedługo. Dobra. Które mam już to zrobione, to jeszcze jakbym sobie zostawił może te wszystkie barachła, które mam w jakichś punktów, było dobrze. Stary cmentarz, jak zwykle. Jak zwykle. Świeczki zostają. To zostaje. Dobra. Pany domek, papiery, stokety też sobie zostawimy. Bo się nam nie przydadzą w tej chwili. W sumie świadectwo pochówku też. Na razie są niepotrzebne. Na razie są w ogóle niepotrzebne. Dobra, kostnica. La kostnicą. La kostnicą. Bierzemy zwłoki. Co ty tutaj masz? Oprócz tego, że 88
Bo tak chujnie troszeczkę. Dobra, mózg zabieramy ci. Oh no! Na cmentarzu zostawiłem twoje marchewki. Ja to jestem kurwa udany. Delato jak ty. Jak ten smut po gaciach. Moje marcheweczki. Jeszcze coś chciałem zrobić. Widzę, że tam coś zapierdziela. Czemu wy dalej nie robicie tego? Ja mnie zaznaczyłem, że macie robić to non-stop. Naprawdę? Nieskończoność. Nieskończoność macie robić. Cebula po byku. Proszę pracować i nie przestawać. Proszę pracować i nie przestawać. Ile mam cebuli? Nie mam w ogóle? Nie no, mam. Mam. Ja tu chciałem skrzynkę z warzywkami sobie porobić trochę. Nieskończoność. Ile nam starczy, tyle zrobimy. Pyk. Następne. Mamy zasobów, okej. Okay. Czy jest coś, co bym mógł zrobić jeszcze oprócz tego? Chyba nie. Dobra. To idziemy znów do kostnicy. Panno Kostnico, dzień dobry. Może nie panno Kostnico, a kostnica po prostu. To zostawmy. Móżdżek jest fajny. Ja bym to na razie zostawił. To na razie bym zostawił. To co ty jeszcze masz? Jelitka bardzo fajne. Ale gdybyś nie był zgnity. Może. O, serce paskudne, nawet go nie chcę brać. Zbieramy skórkę. Zabieramy tłuszczyk. Zabieramy mięsko standardowo. Dobra. Krew. Kości. Chociaż kości już teoretycznie nie musimy nawet zabierać, wiecie? Ja chyba z kości w ogóle zrezygnuję, bo kości nam są już niepotrzebne ze względu, że możemy robić to z tego pyskowca. To jest bardziej ambitne niż robienie tego z kości. Dobra, raz. Dwa. I trzy. Pozbądźmy się już ich powoli. Trupów mamy, a mamy. Tyk. Nawet w teorii nie muszę ich chować w ten sposób. Ja chciałem z sypem polecieć, Jezu. Nie mogę. Co ja zrobiłem? To chciałem zrobić, a nie co zrobiłem. Jeszcze się powstrzymałem. Dobra, móżdżek spoko, to go zostawiamy. Tylko, że automatycznie nie da się jakoś tego wysłać na przykład. Żeby było spoko. Myślę, że to ciałko możemy sobie spróbować zrobić. Co ty tam masz? Na pewno móżdżek sobie ekstrahujemy. Sertuszko też, bo jest do dupy straszne. Ja mam jakieś serce dobre? Nie mam. Nie mam niestety. No to jelitka wyciągamy. Myślałem, że coś będzie dobrego z ciebie, ale niestety nie. Niestety nie. No to lecimy z tym koksem. Tłuszczyk. Mięsko. Standardowe larytasy. I skóra. Kości już nie biorę. W ogóle żałuję, że tamtą jedną wziąłem. Teraz nie mam na nią miejsca nawet. Tyk. Mogę zostawić? Mogę. Ale to za chwilę. Najpierw, znaczy w sumie nawet nie muszę tego zostawiać, tylko po prostu... Po prostu będę to trzymał jako taki stack. Serce i jelitko. To serce no wziąłem, no.
1-1, może być. Może być. Myślę, że zostawimy to opowieści. Wtedy jeden slot nam się odblokuje. Opowieści dziwnej treści. Następny. I w sumie tą wiarę też możemy zostawić. Tą wiarę też możemy zostawić. Dobra. 10 ciałek nam zostało. Ten pan też jest do ekstradycji. Ekstradycji, kurwa. Może się chwilę powiedział. Do dupy, do dupy. Fajne. Panna wdzięczka. Mam już miejsce 100% w sumie. Już też nie bierzemy. Tłuszcz i skóra. To wszystko. Chyba krwi już też nie potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra. No to ciałko może być ciekawe. No i coś tam jest. Serduszko jest do wymiany. Mamy tu jakieś dobre serce? Kurwa, nie bardzo. Tych serc w ogóle nie mamy. Totalnie nie mamy serc. Archa... Nie, też nie mamy tutaj. Tak. No dobra, no to ty idziesz też do ekstradycji. Do ekstrahowania w sumie, ekstradycji. Ekstradycję to można przeprowadzić na kimś, w sensie z innego kraju. Oj, ty Shira jesteś, oj, ty Shira jesteś, staniaczek. Dobra, skórka. Pozbędziemy się tych zwłok. Trochę nam tu już zalega. Trochę nam tu już zalega. Klejka się zrobiła, że nie wiem. Jakiś klient fajny? No ten może być ciekawy. A kurde, tylko wszyscy mają te serca. Nieciekawe. Wszyscy mają te serca nieciekawe. Jelito, móżdżek też ciekawy. Ej, to taki przeciętny, no, zawsze jeden. Nie wiem, czy ja będę brał tu jedynkę, no. Chyba będę też jedynki wywalał. Naprawdę nie wiem, czy ja w ogóle jedynkę wykorzystam w jakiś sposób. Na razie niech zostanie, ale wydaje mi się, że tu pójdzie po prostu do przemielenia. Dwójki spoko, ale jedynki nie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dobra. To możemy zostawić. To sobie też ogarnijmy. Mięsko. Męsko. Zresztą mówię, nawet nie zbieram tej krwi. Wydaje mi się, że ona jest najmniej istotna w tej chwili dla mnie. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobra, kolejny pacjent. Kolejny pacjent. Mach. Kurwa, czemu wy macie takie chujowe serca? Chyba nawet tego nie wycinam. W sumie Elita też nie wycinam. Jedynki nie chcę. Jednak mam dużo. Jedynek mam dużo. Biorę tylko skórę, mięsko i tłuszcz. Dobra. To wszystko. Klient zakończony. Klient zakończony, kolejne zwłoki. No, miej dobre serce, proszę. Bo tylko z sercem kulejemy najbardziej. A jeden jest. Móżdżek dobry, jelitka. Do dupy. Do dupy masz ten móżdżek. Znaczy, serduszko. Do dupy serce. Widać, że ludzie bez serc. Znaczy, z sercami, ale jakimi? To nie jest quality content. To nie jest quality content. Dobra, wypad robisz. Wypad robisz. Kolejka jak na grzybach. Kolejka jak na grzybach. Zbierajmy to. Tu już mamy w sumie mało
tych rzeczorków. Weźmy mięsko. Jest potrzebne. Okej. Okej. Coś jeszcze miałem zrobić, kurde, wiem co. A, wiem. Temu panu, Jezu, Shiro! Co się z tobą dzieje? Pokasujemy. Już nie robimy opołów, tylko robimy maksymalną ilość tych pieńków. To się zawsze przydaje. Tyk. Kurwa, ile opołów. Ja pierdzielę. Skąd tu się silver wziął? Tego nie wiem. Na razie zostawię to tutaj. Zaraz i tak po to pójdziemy w sumie. I tak zaraz po to pójdziemy. Dobra. Kostnica. Palmy tych dziadów. Nie tu w sumie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. To jest trochę i więcej, bo jest ich sześciu. Jakieś opoły mam. Znaczy polana, nie opoły. Pyk. Podpałka. Pyk. Podpałka. Zapraszam na gorące źródła. No i jesa. Jarajta się. Panowie i panie. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.